Wielkogabaryty zasypują osiedlowe śmietniki. Mimo że odpady ponadwymiarowe zbierane są co kwartał, wiele osób wyrzuca je w dowolnym momencie. W ten sposób wpływamy na wzrost cen wywozu i działamy na niekorzyść mieszkańców całej gminy. Prosiliśmy i apelujemy, żeby jednak przestrzegać tych terminów, bo są terminy wywozu, gdzie generalnie bezpłatnie można wystawić pod boks śmietnikowy i zostanie to wywiezione bezkosztowo. No natomiast no, wszystkie te gabaryty, które się znajdują obecnie na śmietnikach, no to my musimy na własny koszt, wspólny koszt, prawda, bo nie wiemy, czyje to są, wywozić gdzieś na przok, ponosić koszty. Ogłoszenia wieszamy na klatkach, kiedy będą te dni wywozu gabarytów, można naprawdę bez problemu tak sobie zorganizować czas, żeby te śmieci wystawić wtedy pod śmietnik i przyjedzie firma, zabiera bez problemu. Odpady, których nie posegregujemy w zwykłych śmietnikach, można także zawieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Tułowicach. To właśnie tam za darmo możemy oddać niepotrzebne przedmioty. Każdy może w dni oczywiście otwarcia przoku oddać te gabaryty za darmo. Co prawda są pewne limity, ale są limity dość wysokie, mało kto je przekracza. I wtorek, czwartek, sobota przok jest otwarty. Wtorek, czwartek od 14 do 18, w sobotę od 12 do 16. Zawsze jest pracownik i można to oddać. I jeden warunek, trzeba samemu i tam dostarczyć. I posegregowane oczywiście odpady. W ciągu miesiąca to potrafi nas tam odwiedzić od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Wiele osób zamiast przyjechać do przoku odwiedza pobliskie lasy, gdzie wyrzucane są niepotrzebne odpady. Spotkać tam można dosłownie wszystko. Od lodówki po gruz. Problem miał zniknąć po wprowadzeniu obecnego systemu odbioru śmieci. No niestety u nas ten problem dalej trwa i tu mogę przytoczyć kwotę, że no, rocznie wydajemy, my jako nadleśnictwo tutaj Tułowice wydajemy rocznie około 60 tysięcy złoty na usuwanie tych śmieci z terenów leśnych. Aby unikać sytuacji podrzucania takich odpadów, obok śmietników na osiedlu w Tułowicach zamontowano kamery, które będą wychwytywać osoby lekceważące prawo. Nieprzestrzeganie wyznaczonych terminów wywozu wielkogabarytowych odpadów obciąża gminę, a zatem podatników. Z roku na rok firmy wywozowe podnoszą swoje ceny, a zwiększenie odpadów niesegregowanych znacznie obciąża budżet i może wpłynąć na kolejne podwyżki cen w przyszłym roku. Przecież gmina musi zapłacić za odpady, a ponieważ odpadów segregowanych no, w tym momencie jest mniej, bo zostały zaliczone do zmieszanych, no trzeba te koszty gdzieś szukać i niestety jedynym wyjściem jest podnoszenie cen za odpad bezpośrednio u mieszkańca. Staramy się jakby zwrócić szanownym mieszkańcom uwagę na to, że jest to problem istotny i bardzo złożony i niestety zawsze się będzie przekładał na stronę finansową, a w konsekwencji będzie obciążał mieszkańców. Wystawienie odpadów wielkogabarytowych w innym terminie niż wyznaczone jest wykroczeniem. Jeśli przeoczymy wywóz, nie wyrzucajmy odpadów pod śmietniki. Należy je zawieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przypomnijmy, tam odpady przyjmowane są bezpłatnie i bez ograniczeń ilościowych.